Bardzo łatwo uprzykrzać życie ludziom, którzy nie mają nic wspólnego z danym tematem, a trochę odwagi potrzeba, żeby uprzykrzać życie wielkim koncernom, które smrodzą na potęgę. Ale do tego wam odwagi już brakuje, bo wy wolicie pani Krysi z Wawra, która próbuje przejechać przez most. Wy jej możecie uprzykrzyć życie, ale panu Xi Jinpingu, który wysyła w powietrze masę syfu, to już nie, bo tamten pan się nie będzie z wami patyczkował, tylko przyśle ochronę, a ona po prostu spuści wam łomot i na tym się cały ten protest by skończył. I pan dobrze wie, że pan tam nie poleci, bo jedyne, co by pan dostał, to za przeproszenie w pierdol. Bardzo łatwo. Tak, bardzo dobrze powiedziane. Wiecie, co jest najgorsze? Wczoraj ten tutaj kolega stwierdził, że no rząd tam zarabia 2200 zł, ale sobie dorabia korypetycjami. I przyniósł swój PIT. I wręczył PIT. Ja tutaj, chcesz PIT? Nie chcę. Ty chcesz? Dobra, daj. No. I tak Stanowski patrzy na ten PIT i mówi, a te korepetycje są tutaj? A nie, to tego nie ma. Czyli pan pracuje na czarno. No tak. No i dzisiaj się podzieliły się dwa obozy. I to jest właśnie najgorsze. Bo ludzie nie myślą racjonalnie. Czyli jeśli ktoś popiera tego typu osoby, i popiera ich case cały, tak? Popiera ich misję, to nieważne, co on zrobi. Nieważne, co on zrobi, oni i tak znajdą wytłumaczenie, dlaczego ten ziomek jest zły. Znaczy, dlaczego ten ziomek jest dobry. Ale, na odwrót, ludzie, którzy go nie popierają, nie popierają tego, co on robi, to nieważne, co on by zrobił dobrego. On by nawet powiedział, wymyśliłem lek na raka, a ty i tak jesteś kurwą. Nie, jakby wiesz, to tak to wygląda. I ja zarówno rozumiem... Ja rozumiem ogólnie ten temat. Sytuacja jest taka, on ma 24 lata i do 26 roku życia. W momencie, kiedy masz zerowy PIT, tam chyba nie możesz, tylko w okolicach 90 tysięcy złotych nie możesz przekroczyć w skali roku i masz zerowy PIT, czy tam do 90 tysięcy masz zerowy podatek dochodowy. I ludzie mówią, no ale jeśli on by nawet te udokumentowane to by było, to i tak by od tego nie zapłacił podatku. De facto nikogo nie okradł. Też są ludzie, którzy mówią, może prowadzi tak zwaną działalność nierejestrowaną, tak? Tam, jeśli to jest ułamek, tylko nie wiem, czy to jest 3/4, czy jedna druga, czyli połowa dochodu minimalnego, to nie musi rejestrować swojej działalności, nie? Czy on się w tym mieści jakby w tych widełkach? No nie wiadomo, bo tego nie deklaruje. Więc ja przede wszystkim, to czy on by zapłacił podatek, czy nie, to jakby spoko, To można na ten temat rozmawiać, ale no nie powinno dochodzić do czegoś takiego, że ktoś nie deklaruje swoich dochodów, bo to jest łamanie prawa. Ktoś mówi, no ale jakby zadeklarował, nic by nie zapłacił. To dlaczego tego nie robi więc? Ja analogicznie, jeśli oni są aktywistami klimatycznymi, ja też mogę powiedzieć, że ja w skali swojego miasta, powiatu, moje zanieczyszczenia nic nie zmieniają. A już w skali kraju czy świata, no to już w ogóle nic to nie zmienia. Jakby totalnie nic to nie zmienia. Czy ja będę miał 40-letniego diesla, z którego się kurwa kopci, jak z elektrociepłowni, czy coś, jakby w skali świata to jest kurwa nic, jakby zero. To jest jakaś śmieszna cyfra po przecinku, a poprzedzona 40 zerami, jak nie 60. Więc no, i tu właśnie chodzi o to, chodzi o przyzwoitość, kurwa. Chodzi o przyzwoitość. Jak przychodzisz i chcesz walczyć z ludźmi, i to jest właśnie też problem w momencie, kiedy chcesz umoralniać ludzi. Jeśli jesteś naczelnym moralizatorem, jesteś naczelną osobą, która chodzi, mówi, ty tak żyłeś przez całe życie, masz tak nie żyć, masz żyć inaczej, masz żyć tak jak ja mówię, to się dzieje, tu jakieś badania, tu w to macie wierzyć, ale ja mam kontrbadania, nieważne, moje są ważniejsze, halo, róbcie to, co ja mówię, a się wypierdala na takich podstawowych rzeczach, jak deklaracja podatkowa, no to już jest kurwa problem, nie? Ja nawet wierzę w ich intencje, nie? Ale z tym się bardzo, bardzo mocno zgadzam, z tym, co powiedział Krzysztof Stanowski. To czy ty mi opóźnisz dojazd do galerii handlowej, po dziecko do szkoły, nie wiem, do pracy, gdziekolwiek, co to zmienia? Wkurwisz mnie tym tylko. Ponadto, jeśli tego typu tytułsy będą chodzić na przykład po Wrocławiu, w którym mieszkam i będą utrudniać mi życie, to myślicie, że co ja zrobię? Stwierdzę, tytusy mają rację. Chyba przestanę robić coś, co robiłem do tej pory
żeby poprawić klimat, żeby tytusom było w porządku. Chłopie, jakby mi kurwa zablokował drogę, to bym przyjechał do domu, wziął oponę zapasową i odpalił kurwa, i odpalił, i podpalił tą oponę kurwa, żeby było czarno dookoła. I żeby z miejsca, w którym siedzi, żeby kurwa widział jak ten, jak napierdala ten smog, spaliny, metan, kurwa propan, butan, czy co tam w ogóle się, CO2, HWDP i te wszystkie inne jednostki, które się ulatniają. Tylko po to, jak on mnie wkurwi, to ja go wkurwię tym bardziej, nie? Emisje, no kurwa, pojedź do PGNiE i tam kurwa im powiedz, że te kurwa piece elektrociepłowni kurwa są rakotwórcze, CO2 i tak dalej. Azot, metan, czy przysiady. Z nimi kurwa chcę iść porozmawiać, jakby odpierdol się od ludzi. To nie tak, że do pewnego dochodu musisz zgłaszać? Chyba musisz wszystko zgłaszać. Będzie pierdolił, że to wszystko, aby zwiększyć świadomość ekologiczną? To nie, to w taki sposób nie zwiększasz świadomości ekologicznej. Jeśli chciałbyś z ludźmi, wiesz, jeśli utrudniasz ludziom życie i oni sobie się, i oni wiesz, i oni przez to się gdzieś spóźnią, nie wiem, ktoś lotu nie weźmie, ktoś się spóźni do domu, ktoś nie odbierze dziecka ze szkoły, to ci ludzie będą zdenerwowani. A w momencie, kiedy ludzie są zdenerwowani, nie będą racjonalni. Ty jesteś kozłem ofiarnym ich zdenerwowania i też prowodyrem. Więc ostatnią rzeczą, którą oni będą robić, to będą słuchać twoich bardziej bądź mniej rzeczowych argumentów. Wiesz, to jest ten moment, w którym ktoś by chciał mi zaoferować, nie wiem, fotowoltaikę na przykład i powiedzmy, to by był najlepszy pomysł na świecie. Najlepszy, kurwa, pomysł na świecie, żebym ja zamontował fotowoltaikę. Ale zadzwoni do mnie o 5 w nocy. Ja spałem. Biorę domofon i mówi, cześć, porozmawiajmy o fotowoltaice. W którym momencie on mnie, kurwa, do tego przekona? Ja wrócę spać i stwierdzę, nie no kurwa, ci od fotowoltaiki to kurwa jacyś przyjebani są. I nawet jak potem o 14 minę innego od fotowoltaiki na ulicy, to będę pamiętał, że oni są kurwa skrajnymi idiotami. Nie będę z nimi podejmował dyskusji. Rozumiesz? I tyle. Więc oni nie rozumieją, że te ich działania są kontrproduktywne. Ale jedyną rzecz zyskują bardzo, bardzo łatwo, bo w dobie mediów społecznościowych jest to bardzo proste, a mianowicie zyskują rozgłos. Nie wiem, czy mają parcie na szkło, czy nie mają, nie interesuje mnie to, więc jedyne co, to już wszyscy wiedzą, jak oni wyglądają. Mają znaną buzię. Co oni z tym zrobią? No pewnie za chwilę będą rzecznikiem jakiegoś chujwieczego, nie? To analogicznie jak ta, ona, Lampard, ja nie wiem, jak ona ma na imię. Trochę jak Buka wygląda. Gdyby nie to, że ona najgłośniej krzyczała na tych protestach i mówiła najbardziej nieracjonalne rzeczy, to nawet bym jej nazwiska nie znał. Okej, był strajk kobiet, wiem o co walczyli i tak dalej i była jakaś tam odklejuska. Jakby git. Tylko, że ona teraz jest głosem kobiet. Co ty kurwa mówisz? Marta, Macia. Niby Marta, ale wygląda na Marka.